Siemanko, dzisiaj robimy rundę po zawsze najbardziej wyczekiwanej trasie, jak co roku, czyli po rundzie Mistrzostw Polski w cross country. No i dzisiaj jesteśmy w nowej lokalizacji, w Białce Tatrzańskiej, przy hotelu Bania, przy całym tym kompleksie. No i zrobimy sobie okrążenie, które nie będzie łatwe, nie będzie przyjemne, ale i tak je jakoś przejadę. Będzie sporo jazdy pod górę, także nie wiem, czy nie zrobimy tak, że ja po prostu troszkę przyspieszę te takie najnudniejsze fragmenty, a jest ich sporo, żeby oszczędzać czas również wasz jako widzów. No i tu jest, słuchajcie, początek i na dzień dobry dostajemy taką stromą ścianę na wprost i tu jest naprawdę srogo, tu na kamerze nigdy tak nie wygląda, ale tu jest naprawdę konkretne chylenie już na dzień dobry. I tutaj już będzie naprawdę, naprawdę bolało. Tu są takie dziurawe płyty. Tak naprawdę w nich jest więcej dziury niż betonu. Także po tym się strasznie nieprzyjemnie jedzie. I chyba już nawet fajniej się po tym szuterku jedzie. Ale nie wiem, powiem szczerze, co gorsze. Także ja teraz troszkę przewinę ten fragment i na górze się widzimy. No i dobra, witamy z powrotem. Wytargaliśmy pierwszą ścianę po płytach i betonie i szuterku. A tutaj taki krótki przerywnik zjazdowy. Całkiem nawet fajny. Tylko jego problem polega na tym, że trwa on bardzo, bardzo krótko. Bo już tutaj z powrotem wypadamy na takie klepisko i znowu piłujemy sobie do góry. Ogólnie ta trasa ma dwie największe zalety. Jedna jest zaletą, a druga to jest takie szczęście w nieszczęściu. Zaleta jest taka, że jest bardzo szeroko, więc można się wyprzedzać po prostu do woli, tam i z powrotem. Jak macie ulubionego kolegę, z którym się zawsze tniecie na wyścigu, to możecie się tak od startu do mety po prostu wyprzedzać i mieć fajną zabawę. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że te fragmenty po trawie są bardzo gładkie, naprawdę. Z niczym po asfalcie się tu jedzie, także nie ma takich wrednych dołków, jakie są zazwyczaj, i ta trawa aż tak nie trzyma. Tutaj trzeba uważać, bo są takie uskoki, dołki tylko na tym zjeździe. No i dalej się wspinamy. Ale teraz mały zwrot akcji, bo chwilowo zamiast po trawie jedziemy do góry zjazdowym flow trailem. Tyle, że pod prąd. No i są tu w zamian takie sztywniejsze momenty, jak tutaj. Tutaj mamy eleganckie bandki. Na oko wygląda to całkiem fajnie, także w dół mogłoby się po tym jechać dość przyjemnie. Pod górę jest trochę mniej przyjemnie, no ale trudno, trzeba tłuc. Jeszcze trochę nam tu zostało. Ogólnie spoko jest to, że jest sucho, bo na mokro, no to byłaby tu, podejrzewam, jeszcze większa rzeźnia. Chyba ostatnia banda. O, jeszcze nie. Pospieszyłem się. O, tutaj już się troszeczkę wypłaszcza, ale nie zmienia to faktu, że my się cały czas wspinamy. I ta runda ma typowo małopolski profil, to znaczy cała pierwsza część to jest jeden wielki po prostu podjazd z krótkimi tam przerywnikami, ale generalnie trudno się zdecydować, czy te przerywniki
więcej pomagają, czy tak naprawdę utrudniają, bo co prawda dostajesz tam kilka sekund zjazdu, tylko że za te kilka sekund zjazdu płacisz potem dodatkowymi 2 minutami piłowania po trawie i odzyskiwania tej wysokości. Także no, niby fajnie, ale kurczę, no sam nie wiem. No ale tak już jest. Tutaj dość taki płaski fragment, już żeby może złapać trochę oddechu, żeby się nasycić widokiem Tatr przed nami. Chociaż kogo ja oszukuję, tutaj wszyscy będą tak martwi, że jedyne co będą widzieć przed sobą, to jest ten trawnik, po którym twardo katują. Dwustronny boks techniczny, tu się przez niego przejeżdża po raz pierwszy, a potem jeszcze z drugiej strony po raz drugi. No i tutaj kolejny przerywnik zjazdowy, ciutkę może dłuższy, także fajnie. No, na razie przerywnik taki po płaskim. Zjazdowy to będzie za chwilę. Tylko dołek trzeba przejechać. Kawał jeszcze po płaskiej trawie. Ale na pocieszenie powiem, że już te sekcje zjazdowe, które są, jak już się do nich dojedzie, to są naprawdę spoko. One jakby są git, daje za nie okejkę. Tutaj takie małe stoliczki. Ciach, tutaj mulwy. A tutaj można sobie wskoczyć na górę. No i też jest jakiś taki... O. Tutaj zakręt śmierci. Także ta sekcja całkiem fajna. No ale teraz piłujemy znowu pod górę. I tu jest jedyny taki techniczny rzeczywiście podjazd na całej trasie, o którym można powiedzieć, że jest w jakimś stopniu ciekawy. Jest kawał takiego tutaj wykopanego w lesie takiej ścieżki. No i to jest troszkę takiego naturalu. O, widzicie tutaj taki zakręt z korzeniami. Także trzeba się troszkę ciałem napracować na tej jednej sekcji, żeby podjechać. No bo cała reszta to jest tylko po prostu klepanie jak na trenażerze. Tylko w pięknych okolicznościach przyrody. Prawie tak pięknych jak na Zwifcie. Uwaga! No i tutaj po prostu wisienka na torcie, czyli już taki ostatni mocny fragment podjazdowy. Za to on jest naprawdę no tak jałowy, że już się bardziej nie dało. Mamy po prostu takie proste i nawijki po trawie. Także tutaj również nie będę się nawet produkował. Widzimy się na górze. Nagrywa się, czy nie? Nagrywa, ale i tak to przewinę. A może i nie. Może wstawimy taki fragmencik. No i dobra, mamy to. Wytargaliśmy się praktycznie na samą górę. Teraz będzie coś z góry. Także fajnie.
Tutaj nie wiem, co autor miał na myśli, ale niech im tam będzie. Ja w sumie jako ciekawostkę powiem wam, że nawet miałem taki plan, żeby wyrzucić z roweru opuszczaną sztycę i założyć zwykłą sztywną, ale no i nawet przyjechałem już z takim setupem tutaj, ale sobie zrobiłem kółko po tej trasie i no wróciłem z powrotem do dropera, bo co prawda ta traska to jest 95% piłowania po trawsku do góry i 5% zjazdu, ale jednak już to, co jest do zjeżdżania, no jest naprawdę przyjemne i tam ten dropper się przydaje. Także stwierdziłem, że nie będę tutaj na siłę kombinował i z dropperem mi się jeździ o wiele przyjemniej. Te 330 gram jakoś tam przeżyję, a na zjazdach będzie dużo, dużo fajniej. No i okej. Tutaj kawałek kolejnego fajnego zjazdu. No i Rock Garden. Rock Garden jest naprawdę epicki. Jest bardzo duży, bardzo długi. Tylko problem polega na tym, że składa się z kanciatych skał ułożonych w sposób kompletnie losowy i z takimi ostrymi krawędziami. Więc jakby się, słuchajcie, nie jechało, to nie da się tego zrobić tak naprawdę płynnie. Bo którędy by człowiek nie pojechał, jakiej by sobie linii nie wymyślił, to wszędzie są takie ostre krawędzie wysokie na 10 cm, o które bardzo, bardzo łatwo dobić. Ale dla kibiców fajne. No i tak naprawdę o to w tym chodzi, nie? Jakby, żeby było co pokazać ludziom i na fotkach. Tutaj taka grawka, przejazd przez boks techniczny i drop. Wygląda na duży, wygląda na wysoki, ale ma dobre lądowanie. Shark. No i taki double do przeskoczenia. Można to zrobić jak stolik, a można spompować. I tu od razu wlatujemy w cały taki duży zjazd. Tu jest naprawdę fajnie. Za zjazdy ja tej trasie daję okejkę, bo jest to spoko, naprawdę. I jest sobie po czym pośmigać. Tu są po prostu jakieś traile porobione, więc to naprawdę fajnie siedzi. No i tu jeszcze taka ścianka do góry. No więc tak, no słuchajcie, trasa jest bardzo fizyczna. Jakby tutaj nie ma się co oszukiwać, że technika nie odegra tutaj żadnej roli, bo te kilka fajnych fragmentów po prostu toną w morzu tej trawy, tych podjazdów. Jest jak jest, klasyczny małopolski klimat. Tutaj jeszcze trochę agrawek po trawie i drugi drop, mniejszy. Mimo tego, że jest on mniejszy, to leci się go gorzej,
bo się ląduje na takie dołki w trawie. No i tutaj już wracamy do mety tak naprawdę po byle czym. Jakby dyskusję, czy ta trasa jest fajna, pozostawiam każdemu z was. Z oczywistych względów mnie się ona nie do końca podoba. Chociaż jak mówię, zjazdy są fajne, to jest naprawdę spoko. No tylko po prostu stosunek ilości piłowania po tej trawie do tego, co się zjeżdża, jest tutaj ekstremalnie, ekstremalnie niekorzystny. Dlatego to nie będzie na pewno moja ulubiona trasa. Ale nie mówię, że jest zła, bo na pewno znajdą się zawodnicy, którym to się będzie zwyczajnie podobać. No ale przy tej okazji chciałem dodać, bo praktycznie zawsze przy okazji tras Mistrzostw Polski, tak jak to było w Mrągowie, tak jak jest tutaj, potem się pojawiają głupie komentarze typu, jak Polski Związek Kolarski może robić taką trasę i tym podobne. Słuchajcie, nie piszcie takich komentarzy, bo jedyne co nimi osiągacie, to jest pokazanie, że jesteście kompletnie oderwani od tematu i nie wiecie, jak to wygląda, niestety. Polski Związek Kolarski nie ma nic do tego, jak wygląda trasa, ją przygotowuje organizator. A niestety z Mistrzostwami Polski jest tak, że rokrocznie, z małymi wyjątkami, tak naprawdę jest walka o to, żeby w ogóle znaleźć kogoś, kto te Mistrzostwa Polski zrobi, bo to niestety nie jest łatwy temat. Jest to impreza kilkudniowa, której koszty organizacji są spore, a tak naprawdę no, Polski Związek Kolarski do tego nic nie dokłada, tylko generuje koszty, które organizator jeszcze musi pokryć. Więc to jest małe sprostowanie. Wiem, że niektórzy tego nie wiedzą, więc już teraz wiecie. Tak to wygląda. Taką mamy w tym roku trasę. Piór Małopolska, to z pewnością można o niej powiedzieć. Dajcie łapkę w górę, tak czy inaczej. I trzymajcie kciuki. Jutro w piątek short track, a w niedzielę danie główne, czyli wyścig XCO. Narka.